który z patriotyczną dumą przedstawią uczniowie zespołu szkół imienia Józefa Wybickiego, a także uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej Dobra Szkoła. Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę naszą ukochaną było pełne martyrologicznych i traumatycznych chwil dla narodu. Wielcy poeci, romantyczni i młodopolscy uważali, że Polska nosi w sobie gen, który predestynuje ją do niewoli, a Polacy poprzez swoje liczne wady nie potrafią uzyskać upragnionej wolności. A jednak, mimo trudów, represji, mimo jarzma, które w sobie nosiliśmy, mimo mordów ze strony zaborców, Polska potrafiła to zrobić. Zaborcy próbowali Polskę stworzyć na nowo. Mimo tego wola Polaka patrioty była silniejsza. Ojczyzna pielęgnowana w sercach Polaków w końcu stała się Polską, państwem. Chwała zwyciężonym. Właśnie dlatego dzisiaj tutaj się spotykamy, aby złożyć hołd tym wszystkim, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolną, niepodległą Polskę, budowali fundamenty jej suwerenności. Dzisiaj oddajemy hołd i wspominamy wielkich przywódców i prostych żołnierzy. Zapraszam Państwa na spektakl, koncert, którego każdy fragment, każdy obraz i każde słowo jest metaforą historii Polski. Tej zniewolonej i tej odzyskanej. Stop!
Na Termopilach? Nie, na Heronei. Trzeba się memu załamać koniowi, bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei. Dla małowiernych serc podobne snowi. Więc jeśli koń mój w biegu się przestraszy, to tej mogiły, co równa jest naszej. Mnie od mogiły termopilskiej gotów odgonić legion umarłych Spartanów. Bo jestem z kraju smutnego i lotu. Z kraju, gdzie rozpacz nie sypie kurhanów. Z kraju, gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych zostaje smutne pół rycerzy żywych. Na Termopilach ja się nie odważę osadzić konia w wąwozowym szlaku, bo tam być muszą tak patrzące twarze, że serce skruszy wstyd w każdym Polaku. Ja tam nie będę stał przed Grecji duchem. Nie, pierwej skonam, niż tam iść z łańcuchem. Ich wielcy poeci romantyczni sami mówili tak o swoich narodach. Narodach niewolników, narodach głupców, których tak łatwo jest zniewolić. Stwórzmy więcej niewolników! Niech czeźnie ten marny naród w więzieniach. Wykorzenimy ich język, zgwałcimy żony, zmiażdżymy polskość od małego. Wiecie, jakie stworzyli powstanie. Powstanie bez szans. Jego wybuch przypadł w najgorszych ku temu warunkach, w stosunku do każdego poprzedniego powstania. Nie było już regularnego wojska polskiego. Przeciwko naszej rosyjskiej broni palnej wystawiano kosy i ewentualnie broń myśliwską. Skazani na niepowodzenie! To oni, mam ich tu jak na dłoni, naród ilotów, naród niewolników. Pierwszy niewolnik, drugi niewolnik, trzeci niewolnik. Wypisz im na twarzach to, czym są, ilotami. Thank you.
Nie mamy ojczyzny. Pamięć tylko ocalała, że ją mieliśmy. Nigdzie despotyzm nie odsłonił swego lica z taką jak u nas bezwstydnością. Biada zwyciężonym! Oto godło naszej dzisiejszej egzystencji. Na mowę są donosiciele, na myśl są więzienia, na pisma jest cenzura, jakiej nie było od czasów inkwizycji hiszpańskiej, a przeto lud przywieźć chcą ku ciemnocie. Zakazem myślenia, mówienia i pisania, żeby o krzywdach swoich nie rozpamiętywał i nie rozwodził skarg swoich przed światem. Żeby zapomniał, jakim był i jakim być jeszcze może na pogrom ciemię życieli, a na zbawienie reszty oświeconej Europy. Od sztuki rozbojów, od systemu gwarancji i mieszania się w cudze sprawy. Przyznająca okiem niezmierzone równiny nasze. Ani stolica, ani wspaniałe siedliska władz rządzących, ale jest nią owa wielka myśl politycznej niepodległości, jakby dla rozniecenia tlącej iskierki. Na łomach i gruzach nieszczęśliwej Polski błysnęła ona. Wielka, okazała, poważna, ścigana od cudzej napaści, znalazłszy w uczciwych sercach przytułek. Wyszła znów na jaw z ukrycia i zabrzmiała szeroko na wszystkie strony, tysiące synów ojczyzny ku sobie pociągając. Choćby nawet przyszło stracić tę Polskę, jaką dziś macie, to lepiej ją straćcie, aniżeli mielibyście skazać na porażkę zamysł odbudowania całej i niepodległej. Alternatywa. Albo okazała się, Polska ani nie wygrała, ani nie zginęła. Wiodła swoją wątpliwą egzystencję, którego mieszkańcy skazali na los obywateli drugiej kategorii, zabijanych, więzionych, własnych domów, przemocą do obcych armii, wegetujących, które pokażało kolejne pokolenia, patrzyło, charaktery, rozwój, pozbawiając szans na uzyskanie kształcenia, karierę zawodową, pomyślność osobistą, poczucie hańby, przechodziło na syna, aż wreszcie pewien, wierny, czytelnik, Słowackiego ujął objawioną przez wieszcza pod rękę wstydu i poniżenia, słowa męskie i dosadne, niewolnicy wszędzie zawsze niewolnikami będą, daj im skrzydła, górami, a zamiataj do ulicy skrzydłami.
dumna, że jest piękna ma ojczyzna. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym zloku, co był twą stolicą lat 100. Swym własnym dźwignęłaś się duchem. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można, sobą! Chciałabym podziękować przede wszystkim pani Agnieszce Działoszyńskiej za przygotowanie tego spektaklu. Pani Beacie Zdunek, na której nie ma rzeczy niemożliwych, która przygotuje dla nas każdą melodię i każdą piosenkę. Pani Wierzynie Olniczak-Mucha, wszyscy wiemy, że jest absolutnie zastąpiona. Panu Adamowi Michalskiemu za przygotowanie prezentacji. Pani Izabeli Kaniewskiej i pani Bożenie Bugaj. Dziękuję również naszym wspaniałym aktorom i muzykom, zacznę od nich, Witoldowi Krynickiemu, Arkadiuszowi Gaducewiczowi, Adamowi Bobowiczowi, Andrzejowi Wieczorkowi, Mateuszowi Puchowskiemu, śpiewającym Julii Jączarczyk, Julii Kawsiak, Aleksandrze Zawadce, Alicji Silskiej, Sandrze Jaworskiej i aktorom w roli głównej Alegorii Polski Zuzannie Majchrzak, w roli zaborców Idze Kryzie, Weronice Lenartowicz, Oliwii Tamborskiej, w roli Polaków Miłoszowi Czarolskiemu, Patrycji Simińskiej, Julii Ludowicz, Agacie Ornatce, Natalii Smektale oraz naszym małym aktorom z dobrej szkoły, Julii, Marcelinie, Januszowi, Oliwii, Julii, Pameli, Roxanie, Agacie, Brandonowi i Wiktorowi.